Cześć, witam was z tej strony Wójcik. Dzisiaj zagramy sobie w FIFA Mobile. Dobra, jedziemy. Na początku oczywiście live eventy. Tak jak zawsze zresztą. A później attack mode. No i na końcu skromnie, bo tylko dwie paczki. Przeważnie było ich kilka, ale dzisiaj tylko otworzymy dwie, bo tylko dwie udało mi się zrobić, więc nie ma co narzekać. Jedziemy, no te akurat live eventy są łatwe do wykonania, więc nie powinno być problemu, no i dobra. Wykonaliśmy pierwszego bezproblemowo, mam 5000 i później wam coś pokażę, ale to pod koniec odcinka. Dobra, jakiegoś Morelosa trafiliśmy. No i oczywiście token treningu, no i dobra. Tutaj jeszcze 500 końców oczywiście, no i dobra, jeszcze tutaj czego nie robiłem, a rookies raz zrobimy. Nie wiem, czy się w sumie opłaca robić to rookies, bo tam trzeba 15 tych tokenów, a prawdopodobieństwo, że trafimy elitarnego tego rookiesa, to jest no... Jakieś tam jest, ale mi się wydaje, że to się tak średnio opłaca robić. Chyba, że ktoś ma szczęście, zrobi raz, trafi elitarnego, no to wtedy okej. Okay. Dobra, bo się zagadałem, a tutaj Higuain sobie nie poradził w dwóch czy trzech strzałach, ale spokojnie to wykończył teraz, no i otwieramy Rookie's Change Pack. Czy coś będzie ciekawego w tej paczce? Pewnie token albo jakiś słaby zawodnik, to jest... Są dwie opcje. Token tym razem. No i dobra, jeszcze tutaj mamy Europę Tournament. Jeszcze to zrobimy i przejdziemy do Attack Mode. Dobra. Trzy bramki, ajajajajaj. Castro, dobiegnij, dawaj. Dobrze, dobieg. Podanie do Higuaina, Higuain. Buffon. No ten bramkarz jest im starszy, tym lepszy, czyli można porównać to do wina. Tak mniej więcej. Castro, Castro. No niestety, co to było? Co to było? Panowie, co jest? Castro. Higuain nie dobije tego. Higuain, Castro teraz. Tak jest, w końcu bramka. No nie mogliśmy zdobyć bramki, ale jest okej. Castro. Higuain. Poda do Castro, jeszcze Castro. Może jeszcze wygra tą główkę. Castro. Ruletka. Będzie bramka czy nie? Ale fuksiarska bramka, ale jest. Castro. Podanie do Higuaina. Higuain, to musi być gol i jest. Udało nam się to zrobić. No i okej. Otwieramy, tutaj pewnie będzie puchar jakiś. Raz udało mi się trafić złotego, więc to jest szczególne osiągnięcie, bo tutaj przeważnie lecą brązowe. No ale zobaczymy, co będzie tym razem. Długo się paczka otwiera, no ale może coś z tego będzie. Halo, paczko, otwórz się. No i się otworzyło. Aha, dwa te tokeny. Okej, myślałem, że tu będzie jakaś paczka, jakiś zwykły trofi, ale okej. Jak dwa te tokeny, to jeszcze jest okej. Dobra, no i lecimy teraz z Attack Mode. Jak widzicie, wbiłem tutaj milion, no i właśnie z tego powodu otworzyłem paczkę za milion fanów, więc... Będzie się działo i jeszcze chyba jedna Team of the Week paczka, jeśli się nie mylę. No i może, że jakąś w sklepie kupimy, ale nie wiem, czy mnie będzie w ogóle stać. O kurde, wywaliło nas z serwerów. No to nie złe dymy. No ale spokojnie. Zaraz powinniśmy wrócić do serwerów. Dawaj.
Kogo tu by wziąć? Dobra, tego Genga weźmiemy całego. No co jest? Dobra, teraz poszło, lecimy z meczykiem numer 1 w tym odcinku. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Skład rywala. Karol, Hazard, Jovetic, no widzieliście sami jaki skład, ja nie zdążyłem przedstawić go, ale myślę, że widzieliście ten skład. Higuain! Pierwsza akcja, pudło niestety. Marco Reus do Higuaina, Higuain! Ajajajajaj. O teraz, Jack Wilshere, jest 1-0. Strzelamy na 1-0. Hector Bellerin, Dani Ceballos, ajajajajaj, mało brakło. Jordi Alba, sorry, coś mnie złapało. Alba do Higuaina, no i nic z tego. Higuain teraz ma szansę na przelobowanie bramkarza nad poprzeczką, no niestety. Alba tutaj jakby podał do Olicera, byłby spalony, ale i tak przejęli zawodnicy mojego rywala. Luka Modric, dośrodkowanie miało być, ale coś nie wyszło. Ceballos do Royce'a, Royce z dystansu broni Rufier chyba. Mi się wydaje, że to Rufier jest. Dośrodkowanie Hector Bellerin, ale tu nic nie, z tego nie wyszło. Royce podanie do Higuaina, ale nic z tego. Wilshere, szansa na drugą bramkę, Wilshere przegrywa pojedynek sam na sam, no nie wiem, coś w tym meczu mi nie idzie, ale może to się odmieni jeszcze. Higuain, Ceballos, ruletka, dobre zejście w pole karne, Ceballos, jest 2-0. Ładnie to porobił Ceballos, no i jest 2-0. Higuain do Castro. Castro, uderzenie! Ależ bomba, ale niestety w słupek. Higuain, Marco Reus. Jeszcze może Higuain powalczy o główkę, ale źle wyskoczył, no i... Ale Ceballos! Myślałem, że tego nie przejmę i tak na wiwat uderzyłem, no i wygrywamy pierwszy mecz 2-0. Pewnie 2 milionów fanów już mi się nie uda zdobyć, no ale może 1,5 miliona się uda. I drugi mecz, zarazem ostatni w tym odcinku. I przejdziemy do paczek, a później chcę was się spytać o radę. Ale to już na koniec odcinka się spytam o tą radę, dobra. Higuain! Higuain z dystansu, 1-0, ładnie się to rozpoczyna w trzeciej minucie. Hector Bellerin do Ceballosa, Ceballos, jeszcze tam Wilshere próbował dostawić nogę, ale nie wyszło. Royce, Higuain, nie dojdzie do tej piłki. Higuain, Castro, ruletka, niepotrzebnie chyba, ale jakim cudem się udało utrzymać piłkę. Wilshere, Higuain, przejęli, no i chyba koniec akcji będzie. Tak jest, koniec akcji. Higuain, przyjęcie i brameczka, tak jest, 2-0, ładnie. Jordi Alba, dośrodkowanie, Castro, nie zgarnął tego, wybijają nasi przeciwnicy, no i koniec akcji. Wilshere, ruletka, podanie do Castro. Castro jak huknie bombę, to jest gol, ale tym razem trochę zabrakło precyzji. Royce, Marco Reus, Castro 3-0. No i dobra. Bellerin, ruletka, ale... No nic z tej akcji dobrego nie wyszło. Podanie do Higuaina, Higuain stracił w dziecinny sposób, ale koniec akcji już jest. Może teraz się zrehabilituje. Tak jest, 4-0. Pięknie.
Higuain, kolejna szansa na gola, Higuain! Tym razem no metalowy pręcik ratuje mojego przeciwnika, no i koniec tego meczu. No i przechodzimy do paczek. Tych dwóch tylko, ale zawsze coś. Dobra, na początku otworzymy sobie paczkę chyba tu TV. Tak jest, niech będzie. Co będzie w tej paczce? No i co w tej pasce będzie, elitka? Nie, Platen Hard. No i dobra, ale tu mamy paczkę za Legendary 3, czyli tutaj jak widać będzie jakiś elit. I kto to będzie? Carvajal. No może być w sumie. Nie jest źle. Dobra, jeszcze wam chciałem się spytać o radę, bo tutaj... gdzie to było? W playersach. Mam zamiar sobie zrobić... nie, kościelnego. Mam zamiar sobie zrobić tutaj... O, Sergio Aguero, tylko nie wiem czy się opłaca. Te wszystkie tokeny tutaj, oprócz elitarnego trofi, kupiłem za 97,5 tysiąca. Piszcie w komentarzu, czy się opłaca Aguero zrobić, bo jak sprawdzałem na rynku, to chodzi po 190 tysięcy. A ja za te wszystkie tokeny, oprócz Ultimate'a, te trzy tokeny, Season Aguero, Manchester City Aguero i Kit Aguero, za 97,5 tysiąca wszystkie dorwałem, więc wydaje mi się, że się opłaca, ale napiszcie mi w komentarzu, czy waszym zdaniem to się opłaca. Dobra, a ja się z wami żegnam, zapraszam do następnego odcinka i cześć.